Szanowni krwiodawcy, szanowni goście, szanowni mieszkańcy gminy Czersk. Jest mi niezmiernie miło i jestem dumna z tego, że w Czersku możemy być współgospodarzami święta krwiodawców i być dumni, i być blisko tych, którzy anonimowo i bezinteresownie darują nam i naszym bliskim życie. Spotkajmy się, by w miłej, piknikowej atmosferze przeprowadzić szlachetną akcję zbiórki krwi. Wszyscy wiemy, że krew jest bezcennym darem, którego w żaden sposób nie można wyprodukować mimo wszechobecnego postępu techniki i nowych możliwości. Nadal jedyną fabryką ludzkiej krwi jest człowiek. Przy okazji tego święta pragnę złożyć serdeczne podziękowania prezesowi tutejszego klubu honorowych dawców krwi, panu Adamowi Kolasińskiemu, za jego wieloletni wkład w tę inicjatywę. Chcę także podziękować panu Ludwikowi Woźniakowi, który przez wiele, wiele lat wspiera w różnoraki sposób tę niecodzienną inicjatywę. Dziękuję też wszystkim honorowym dawcom krwi za wkład, zaangażowanie i bezinteresowne ofiarowanie cząstki siebie drugiemu człowiekowi. To dzięki Wam wiele osób wraca do zdrowia i cieszy się pełnią życia. Zachęcamy wszystkich, którym zdrowie na to pozwala, do przyłączenia się do akcji zbiórki krwi.